Posłowie. Kilka słów o skromności. Jeśli Marią Goretti, dziewczynkę spod włoskiego nieba, stać było z miłości dla Chrystusa Jego Matki na męczeńską śmierć w obronie czystości, to czyż polskich dziewcząt wpatrzonych w zranione oblicze jasnogórskiej królowej nie stać na odwagę czystości i skromności? Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. W swoim testamencie na kilka lat przed wybuchem rewolucji seksualnej Alessandro Serenelli pisał: jestem stary, prawie 80-letni i dzień mojego życia chyli się ku zachodowi. Patrząc na przeszłość uznaję, że od początków mojej młodości wszedłem na fałszywą ścieżkę, na drogę zła, która zaprowadziła mnie do ruiny. Widziałem, jak poprzez złe gazety, widowiska i złe przykłady większość młodych idzie bezmyślnie tą drogą. I ja także lekkomyślnie tak uczyniłem. Miałem wokół siebie osoby wierzące i praktykujące, ale nie zwracałem na nie uwagi, dając się zaślepić zwierzęcej sile, która popychała mnie na złą drogę. W wieku 20 lat dokonałem w namiętności zbrodni, której samo wspomnienie dzisiaj mnie przeraża. Maria Goretti, dzisiaj święta, była dobrym aniołem, którego Boża opatrzność postawiła na mojej drodze, żeby mnie zbawić. Mam wciąż wyciśnięte w sercu jej słowa napomnienia i przebaczenia. Modliła się za mnie, stawiała się za swoim zabójcą. Przyszło 30 lat więzienia. Gdybym nie był niepełnoletni, zostałbym skazany na dożywocie. Przyjąłem zasłużony wyrok. Z rezygnacją pokutowałem za moją winę. Mała Maria była zaiste moim światłem, moją opiekunką. Dzięki jej pomocy zdołałem dobrze sprawować się przez 27 lat więzienia i starałem się żyć uczciwie, skoro społeczeństwo na nowo przyjęło mnie w poczet swoich członków. Synowie świętego Franciszka, bracia mniejsi kapucyni z Marchi, z seraficką miłością przyjęli mnie pośród siebie nie jak sługę, ale jak brata. Żyję wśród nich od 24 lat. Teraz pogodnie oczekuję chwili, której będą dopuszczone do radości oglądania Boga, objęcia moich bliskich i bycia blisko mojej opiekunki Anioła oraz jej drogiej matki Asuncji. Ci, którzy będą czytać ten mój list, niech zechcą z niego zaczerpnąć zbawienną naukę, by uciekać od zła i iść za dobrem już od dzieciństwa. Niech mają na względzie to, że religia z jej nakazami nie jest czymś, z czego można zrezygnować, ale jest prawdziwą pociechą i jedyną pewną drogą pośród wszystkich, także najboleśniejszych okoliczności życia. Pokój i dobro. Serenelli Alessandro. Niestety społeczeństwo jako takie bez wątpienia nie poszło za radą człowieka, który na własnej skórze doświadczył tego, że ścieżki wyuczone ze złych przykładów gazet i widowisk są w najlepszym razie ślepymi zaułkami. Już na krótko po wyjściu z więzienia Alessandro zdumiewał się bezwstydną modą, jaka zapanowała we Włoszech. Na stałe czasy Sophie Loren. W roku 1946 w Paryżu zaprezentowano nowy strój kąpielowy zwany bikini. Nazwa nawiązywała do położonego na Pacyfiku atolu, na którym przeprowadzano próby atomowe. Ten strój, w zamyśle projektanta, miał stać się bombą atomową, prawdziwą eksplozją namiętności. Nawet jeśli praca modelki nigdy nie uchodziła za szczególnie moralną, w całym Paryżu nie znalazła się ani jedna modelka skłonna za sutym wynagrodzeniem ubrać coś równie nieprzyzwoitego. Projektant musiał do prezentacji bikini zatrudnić panią o jeszcze mniej chwalebnej profesji. Kwestia skromności jest tematem ogromnej wagi w naszych czasach. Droga czytelniczko, wyobraź sobie uzależnionego od pornografii mężczyznę. Zapewne niemal codziennie spotykasz wielu takich mężczyzn, niestety, który stara się walczyć ze swoim nałogiem. Albo nawet, który już nałóg pokonał, ale ciągnie wilka do lasu, jak trzeźwego alkoholika do butelki. Ten człowiek musi walczyć z bardzo natrętnymi myślami. Alessandro Serenelli powiedział kiedyś, po tym jak uciekł w popłochu przed niemoralną propozycją ze strony jakiejś kobiety, być może znęconej jego sławą gwałciciela zabójcy: kto został ukąszony przez żmiję, ten i jaszczurek się boi. Dziś bardzo wielu jest takich pokąsanych przez żmiję, którzy dobrze robią, a w każdym razie lepiej by robili, odwracając wzrok i od jaszczurek. Bo też niewiele, bardzo niewiele potrzeba, żeby wyobraźnia dorobiła sobie resztę. Czy naprawdę chciałabyś, żeby patrząc na ciebie i myśląc o tobie, ten obcy mężczyzna zgrzeszył ciężko?
Czy naprawdę jest to cena, którą warto zapłacić za to, żeby ktoś docenił zgrabność twoich kształtów? Colin Hammond swoje krótkie, celne i porażające studium na temat zmian w kobiecej modzie konkluduje w ten sposób. Nasza cywilizacja jest skąpana w moralnej ciemności i zamęcie. Ślepi prowadzą ślepych. Prawdziwi chrześcijanie muszą dziś wydobyć się z błędów i zmysłowości. Musimy wznieść się na wyższy poziom życia i kultury, ubierając się z godnością. Pomyślcie tylko. Nawet prostytutki w latach 50. i 60. nie nosiły skąpych, pobudzających wyobraźni fatałaszków, które współczesne kobiety i dziewczęta zakładają do sklepu podczas upałów. Co się z nami stało przez ostatnie 100 lat? Czy to kwestia kulturowa, polityczna, czy może raczej demoniczna? Colin Hammond, Dressing with Dignity. Dotknięcie tego tematu często budzi gniew i obruszenie. Przecież to jego wina, że się gapi. Dlaczego od kobiet oczekuje się więcej? To dyskryminacja. Cóż, jego wina jest bezdyskusyjna, ale to nie znaczy, że cała wina jest jego. Zresztą trzeba i o tym pamiętać, że Pan Bóg, czy się to komu podoba, czy nie, stworzył kobiety i mężczyzn trochę inaczej. I ich oczy też są trochę inne. Mężczyzna patrzy na świat oczyma obrońcy i łowcy. Taką ma rolę. Wzrok kobiety jest, choćby zaciemniony namiętnościami, wzrokiem opiekunki i matki. Kiedy idziecie we dwoje i oboje kątem oka dostrzeżecie z jednej strony dachówkę spadającą z dachu albo łobuza z pałką, a z drugiej chore dziecko potrzebujące pomocy, to statystycznie rzecz ujmując zareagujecie każdy na coś innego. Jego system nerwowy natychmiast zareaguje na niebezpieczeństwo. Gruczoły zaczną wydzielać to, co potrzeba, i oto spokojny pan u twego boku przekształci się w wojownika gotowego stanąć w twojej obronie. I nawet nie zauważy, że z drugiej strony ktoś potrzebuje pomocy, czułości, otarcia łez. Ten bodziec nieporównanie szybciej odbierze mózg kobiety. I to dlatego delikatna miłość świętego Franciszka do współbraci sprawiła, że nazywali go oni często kochającą matką. Otóż kiedy mężczyzna widzi prowokacyjnie ubraną kobietę, włącza mu się tryb łowcy. Oczywiście może i ma obowiązek się opanować, ale jest mu dużo trudniej niż w analogicznej sytuacji, w której kobieta zobaczy muskularne ciało. Co absolutnie nie oznacza, że panowie powinni swoje wdzięki eksponować zupełnie bez zahamowań. Tu jesteśmy przy drugim zastrzeżeniu, że od kobiet wymaga się więcej i że to dyskryminacja. Cóż, z jednej strony naprawdę rzadko spotyka się w zimniejszej połowie roku mężczyzn z gołymi pępkami albo w porciętach do pół uda. Z drugiej zaś strony od ludzi też oczekuje się więcej niż od psów, a jednak, może poza starożytnymi cynikami, mało kto uważa to za dyskryminację ludzi. Nawiązuję tu do słów Wokulskiego. Proszę pani, nam mężczyznom, jeszcze kiedy jesteśmy dziećmi, tłumaczą, żeśmy zwierzęta i że jedynym sposobem uczłowieczenia się jest miłość dla kobiety, której szlachetność, niewinność i wierność trochę powściągają świat od zupełnego zbydlęcenia. No i wierzymy w tę szlachetność, niewinność, etc. Ubóstwiamy ją, padamy przed nią na kolana. I słusznie, bo jesteście daleko mniej warci od kobiet. Uznajemy to na tysiące sposobów i twierdzimy, że wprawdzie mężczyzna tworzy cywilizację, ale dopiero kobieta uświęca ją i wyciska na niej idealniejsze piętno. Jeżeli jednak kobiety mają nas naśladować pod względem owej zwierzęcości, to niby czymże będą lepsze od nas, a nade wszystko za co mamy je ubóstwiać? Bolesław Prus, Lalka, tom trzeci. Zresztą oczywiście zagadnienie skromności bynajmniej nie dotyczy tylko kobiet, podobnie jak nie dotyczy tylko ubioru i wzroku. Natomiast przede wszystkim kompletnym, aczkolwiek niestety bardzo rozpowszechnionym absurdem jest ustawać przeciwko sobie kobiety i mężczyzn. To jest iście diabelski wynalazek którejś, nie pierwszej, fali emancypacji. Jak to by wyglądało, gdyby w jednej drużynie piłkarskiej obrońcy zaczęli grać przeciwko napastnikom? Gdyby pomocnik narzekał, że napastnik strzela więcej bramek, a on w dodatku ma mu w tym pomagać? Mężczyzna i kobieta grają w jednej drużynie. Zazwyczaj zwie się ona rodziną. Zawsze zwie się społeczeństwem. Jeżeli zwalczają siebie nawzajem, to nieodwołalnie kończy się to katastrofą. To, że powinni sobie nawzajem pomagać, a co za tym idzie także bronić się nawzajem przed niebezpieczeństwami, nie oznacza żadnej formy nieuporządkowanej nierówności. Biada mężczyźnie, który nie broni powierzanych sobie kobiet, żony, córek,
przed niebezpieczeństwami. Biada kobiecie, która gra na tym, co jest słabością płci zwanej silniejszą. Ponieważ katolicka nauka dotycząca skromności nakłada na kobiety większe powinności ukrywania ciała niż na mężczyznę, niektórzy wierni uważają, że jest krzywdzące. Chociaż to prawda, że tradycyjne nauczanie Kościoła na temat skromności w tych kwestiach jest bardziej wymagające dla kobiet, to jednak nie jest niesprawiedliwe. Tak jak płeć kobieca okazuje się słabsza, jeśli chodzi o siłę fizyczną, tak też płeć męska jest mniej odporna na polu seksualności. W takim znaczeniu, że mężczyzna jest bardziej skłonny do natychmiastowej podniety. Tak jak jemu nie wolno wykorzystywać przewagi siły fizycznej do uzyskiwania kontroli nad kobietą, tak samo ona nie powinna używać właściwości swojego ciała, by dominować nad mężczyznami. Colin Hammond, Dressing with Dignity. Ludzie w ogóle powinni na siebie wzajemnie wpływać ku dobremu, porywać budującym przykładem, budzić to, co szlachetne, zawstydzać występnych. Nie możemy ulegać pokusie demoralizowania jedni drugich. Zepsuć jest tak łatwo, a już zwłaszcza kobietom tak łatwo jest zepsuć mężczyzn. Spójrzmy na Ewę i Adama, na Batszybę i Dawida. A jeśli potem trzeba ich naprawić, to potrzeba kilkunastu lat łez i modlitw, święta Monika i święty Augustyn. Oczywiście reguła ta działa także w drugą stronę, aczkolwiek łatwości i trudności są trochę zmitygowane. Jeśli w niewierzącej rodzinie nawróci się mąż, prawdopodobieństwo, że żona pójdzie w jego ślady, jest parokrotnie wyższe niż w odwrotnym przypadku. Już w orędziu fatimskim znalazły się słowa o tym, że grzechy nieczyste posyłają do piekła najwięcej ludzi. W międzyczasie sytuacja uległa tragicznemu pogorszeniu. Przemysł antykoncepcyjny poczynił ogromne postępy. Choroby weneryczne w znacznym stopniu zahamowano. I zabawa w dorosłych, tak, takiego właśnie sformułowania należy użyć również w odniesieniu do 40-letnich chłopców i dziewczynek, stała się właściwie bezkarna. Inny przemysł, który potwornie się rozwinął i dalej to robi, to pornografia. Alessandro Serenelli miał z nią przejściowy kontakt. Dostanie się do jakichś zdjęć graniczyło wówczas z cudem i wymagało ogromnej determinacji. Jeszcze 30 lat temu było w gruncie rzeczy podobne. Teraz kontakt z pornografią ma ogromna większość dzieci. Wielu rówieśników Marii Goretti jest już od pornografii uzależnionych, co na całe życie upośledza ich zdolność stawiania oporu pokusom. Chodzi o prawdziwe fizyczne zmiany mózgowe, analogiczne do uszkodzeń powodowanych przez narkotyki. To nie tylko problem łatwości dostępu. To również problem studni bez dna, bo przecież na wyciągnięcie ręki jest nie jedno pisemko z 32 albo 48 stronami, ale miliony stron internetowych. Jak kogoś to weźmie, to nie dojdzie do dna, od którego można się odbić. A za tym wszystkim potężny przemysł niewolniczy, handel żywym towarem itd. Wszystko to w społeczeństwie, które na sztandary wyciąga prawa człowieka, jakby te nie starczały, to jeszcze prawa kobiety. Od starożytności świat nie znał równego poniżenia kobiet, jak w naszych czasach. Pornografię robią generalnie zepsuci mężczyźni dla zepsutych mężczyzn, nawet jeśli nie należy lekceważyć także fenomenu uzależnienia od niej kobiet. Kobiety są w niej żywym towarem. Rozwody wprowadzili mężczyźni dla mężczyzn. Prostytucją zarządzają mężczyźni dla mężczyzn. I trudno nie odnieść wrażenia, że również dyktatorami kobiecej mody są zepsuci faceci, którzy chcą nakręcać innych zepsutych facetów. Całej tej nawałnicy zła nie można przeciwstawić się inaczej jak ramię w ramię, odkładając na bok całkowicie sztuczną wojnę płci i pomagając sobie nawzajem. Chcę, żeby był ze mną w niebie. Nie nakręcając popytu na nieskromność i nieczystość. Dając odpór temu, co złe. Raczej śmierć niż grzech. Dbając o czystość języka, o nienakręcanie fantazji, o opanowanie wzroku. Jednym słowem, uszlachetniając się nawzajem, mężczyźni i kobiety, to także możliwe, i, to zwłaszcza konieczne, kobiety mężczyzn. To właśnie uczyniła i nadal czyni Maria Goretti swoim życiem, swoją śmiercią i swoim orędownictwem w niebie. Koniec. Thank you.
Thank you.